Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Trzymam w ręku książkę opisującą cud, który zdarzył się za wstawiennictwem arcybiskupa Fultona Sheena. Otóż ten cud doprowadził arcybiskupa Fultona Sheena do beatyfikacji. Przepraszam, prawie doprowadził go do beatyfikacji, ponieważ owa zaplanowana na 20 grudnia tego roku została nieoczekiwanie nagle wstrzymana. Z jakich powodów? O tym dziś sobie opowiemy, natomiast na początek może kilka faktów. Będę korzystał ze strony poświęconej arcybiskupowi Fultonowi Sheenowi, gdzie oto wyjaśniono dlaczego, czy całkowicie wyjaśniono, tego nie wiemy, dlaczego wstrzymano, i to na czas nieokreślony, beatyfikację arcybiskupa Fultona Sheena. Przedstawiciel diecezji Peoria, dobrze przeczytałem, nie wiem, ksiądz prałat James Cruz, który jest zaangażowany w proces beatyfikacyjny Fultona Sheena, postanowił zabrać głos w sprawie odwołania zaplanowanej na 25 grudnia tego roku uroczystości. Okazuje się, że powodem opóźnienia beatyfikacji arcybiskupa Sheena jest prośba biskupa Salvatore Matano z diecezji Rochester, którą Fulton Sheen kierował w latach 1966-1969. Tu warto nadmienić, że biskup Salvatore Matano, który został ustanowiony ordynariuszem tejże diecezji przez papieża Franciszka, nie darzy specjalną sympatią arcybiskupa Fultona. Znaczy, nie darzy specjalną sympatią, to jest napisane bardzo, bardzo oględnie, bardzo łagodnie. Nie będę używał innych słów. W każdym razie nie jest specjalnie przychylny. Ale to nieważne, wydawałoby się, w tak kluczowej sprawie jak proces beatyfikacyjny. Osobiste niesnaski czy jakiekolwiek inne antypatie nie mają przecież żadnego wpływu na proces beatyfikacyjny, tym bardziej też na proces kanonizacyjny. Ale wróćmy do tegoż tekstu. Po ogłoszeniu daty beatyfikacji Fultona Sheena biskup Matano zwrócił się do Watykanu z ostrzeżeniem, że nazwisko Sheena może znajdować się wśród ponad 70 spraw o molestowanie dzieci, które prowadzone są przeciwko diecezji Rochester. Ciekawe jest to, że właśnie w tym momencie, a właściwie w ostatnim momencie, nagle wygrzebano, można by tak powiedzieć złośliwie, bywam złośliwy i teraz będę złośliwy, wygrzebano jakiś kontrargument, który miałby oddalić beatyfikację arcybiskupa Fultona Sheena. Pytanie, dlaczego? Amerykanie by spytali, why? Dlatego, ponieważ w amerykańskim episkopacie wzmacnia się skrzydło prawicowe, byśmy powiedzieli, posługując się kategoriami politycznymi. Nie jest tajemnicą, że papież Franciszek raczej woli wzmacniać skrzydła lewicowe, czy to w episkopacie niemieckim, czy również w episkopacie amerykańskim. W związku z tym beatyfikacja arcybiskupa Fultona Sheena mogłaby nieoczekiwanie wspomóc, może nie tyle wspomóc, co wzmocnić skrzydło prawicowe. Po prostu skrzydło konserwatywne amerykańskiego episkopatu. I nagle oto, takie mam wrażenie, wynajduje się argument, który ma odroczyć, i to na czas nieokreślony, beatyfikację arcybiskupa Fultona Sheena, który rzeczywiście uchodził, i z jego dzieł, kiedy się czyta, można wysnuć taki wniosek, że nadal uchodzi, szczególnie we współczesnym świecie, we współczesnym kościele, za duchownego konserwatywnego. Co to znaczy za duchownego konserwatywnego? Tego, który trzyma się tradycji, a zatem tego, który znajduje się w centrum Kościoła katolickiego. Wierność tradycji nie jest stawianiem siebie na obrzeżach Kościoła katolickiego. Wierność tradycji jest stawianiem siebie w centrum Kościoła katolickiego, ponieważ
centrum Kościoła katolickiego to Ewangelia, a nauka Kościoła katolickiego oparta jest na Ewangelii. Tradycjo przekazywać z języka łacińskiego, przekazywanie tej tradycji, tej nauki dokonuje się z woli Bożej, ponieważ to Chrystus wstępując do nieba przekazał pełnię władzy swoim uczniom, apostołom, pierwszym biskupom. Wracając jednak do sprawy i do tegoż, do tejże informacji, którą tutaj zaczęliśmy sobie wspólnie czytać. Konkretnie chodzi o byłego księdza Geralda Gulli, Geralda Gulli, no, który służył w Rochester na początku lat 60. XX wieku. Zanim Fulton Sheen przybył do Rochester, ksiądz Gulli został oskarżony o molestowanie seksualne i przeniesiony do parafii w stanie Zachodnia Virginia. Zachodnia Virginia. W 1967 roku, gdy biskup Sheen kierował diecezją Rochester, ksiądz Gulli powrócił do tego miasta, by zająć się chorymi rodzicami. Poprosił też o przydzielenie do jednej z parafii, lecz Sheen odmówił. Ponadto Gerald Gulli, który ma 95 lat i wciąż żyje w Rochester, rozmawiał z prałatem Cruz kilka miesięcy temu i potwierdził, że arcybiskup Sheen nigdy nie przydzielił go do żadnej parafii w Rochester. Jednakże w 1969 roku, niedługo po tym jak Fulton Sheen opuścił Rochester, jego następca biskup Hogan przydzielił księdza Gulli do jednej z parafii, gdzie ów został oskarżony o ponowny przypadek molestowania seksualnego. A zatem to nie arcybiskup Sheen przydzielił tegoż kapłana do konkretnej parafii, ale jego następca. Czytajmy dalej. Zarówno Peoria, jak i Watykan bardzo dokładnie zbadały tę sprawę i Watykan oczyścił Fultona Sheena z wszystkich podejrzeń. Podkreślmy to raz jeszcze. I diecezja, i Watykan oczyściły arcybiskupa Sheena ze wszystkich podejrzeń. Można by powiedzieć, sprawy nie ma. A mimo to właśnie sprawa księdza Gulli stała się pretekstem i podstawą do odwołania przez Stolicę Apostolską uroczystości beatyfikacyjnych arcybiskupa Sheena. Wniosek biskupa Matano miał być konsultowany przez kilku prominentnych arcybiskupów amerykańskich, możemy się domyślać, że ze skrzydła lewicowego, a ostateczną decyzję podjął ksiądz kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Dodajmy tutaj, że kardynał Pietro Parolin jest w grupie 9 kardynałów doradców służących radą papieżowi w zarządzaniu kościołem i w sprawach reformy kurii rzymskiej, a zatem jest to najbliższy współpracownik papieża Franciszka. 28 czerwca 2018 roku papież Franciszek podniósł go do rangi kardynała biskupa. Na stronie poświęconej arcybiskupowi Fultonowi Sheenowi jest zalinkowany artykuł, który podaje dalsze przyczyny takiego obrotu sprawy. Sugeruje się w nich nienawiść Rochester wobec biskupa Sheena za decyzje podejmowane przez niego w latach, w których kierował tą diecezją. Sugeruje się ponadto, że lokalny biskup nie odważyłby się na taką interwencję bez zgody aktualnego ordynariusza archidiecezji nowojorskiej, kardynała Dolana. Podkreślmy bardzo ważny fakt. Proces beatyfikacyjny arcybiskupa Fultona Sheena zakończył się całkowitym sukcesem. Stwierdzono heroiczność cnót, potwierdzono cud, który dokonał się za wstawiennictwem arcybiskupa Fultona Sheena. Zresztą tę książkę możecie nabyć w sklepiku mocsłabości.pl. Te i inne książki, byśmy powiedzieli po prostu dzieła arcybiskupa Fultona, znajdziecie na naszej księgarni. Tu na dole Wam się wyświetla, gdzieś tutaj wyświetla Wam się adres księgarni mocsłabości.pl. Arcybiskup Fulton Sheen spełnił wszystkie wymagania wskazane w procesie beatyfikacyjnym. Doszło do cudu, za jego wstawiennictwem potwierdzono heroiczność cnót, a zatem proces się zakończył. Arcybiskup Fulton Sheen powinien być ogłoszony błogosławionym, jeśli Kościół chce się trzymać tego, co sam sobie nałożył, to znaczy
prawa kanonicznego, a dokładnie Konstytucji Apostolskiej promulgowanej przez papieża Jana Pawła II 25 stycznia 1983 roku, określającej zasady postępowania kanonizacyjnego. Również tam zawierają się zasady związane z procesem beatyfikacyjnym. Ta konstytucja nazywa się Divinus Perfectionis Magister. A zatem wszystko inne, co dotyczy arcybiskupa Fultona Sheena i związane jest z odwołaniem, nieskończoność, jakby przeniesieniem, zawieszeniem uroczystości beatyfikacji tegoż, jest po prostu polityką. Co więcej, może to zabrzmi dość mocno, jest potraktowaniem Kościoła jak swego rodzaju partii, byśmy powiedzieli współczesnym językiem, korporacji, w której to oto dwóch prezesów się kłóci i jeden z nich chce na swoją stronę przeciągnąć jak największą ilość pracowników, a nie chcąc wzmacniać tejże strony, której nie darzy sympatią, chce im wytrącić wszystkie argumenty i asy, które byłyby niekorzystne dla niego. A zatem dokonał się cud za wstawiennictwem arcybiskupa Fultona Sheena. Powinien być arcybiskup Fulton Sheen ogłoszony błogosławionym. Wszystkie zarzuty związane z kontekstem dotyczącym molestowania nie dotyczą arcybiskupa Fultona Sheena, ponieważ i Watykan, i wcześniej archidiecezja oczyściły go z tychże. Nie chcąc jednak popadać w jakieś pesymizmy i typowo ludzką logikę, może zacytujmy, lubię cytować proroka Izajasza, który mówi: myśli Boga nie są naszymi myślami, ani Jego drogi nie są naszymi drogami. Otóż to wszystko, co się dzieje wokół beatyfikacji arcybiskupa Fultona Sheena, dzieje się z opatrzności Bożej, z dopustu Bożego. Być może w ten sposób właśnie nauka arcybiskupa Fultona Sheena będzie znana jeszcze bardziej. Tego nie wiemy, na pewno jest w tym jakiś Boży zamysł. Zapisałem sobie nawet parę takich refleksji związanych z tą, nie oszukujmy się, dość dziwną sytuacją. Brak podania konkretnego powodu, ponieważ ten związany z molestowaniem odrzucamy, gdyż arcybiskup Fulton Sheen został z niego oczyszczony, jest wykazaniem się swego rodzaju lekceważeniem wokół wspólnoty wiernych, wokół Kościoła, które jest mistycznym ciałem Chrystusa, a nie partią czy korporacją. Odsyłam was wszystkich do książek arcybiskupa Fultona Sheena, a szczególnie do tej najnowszej, 61 minut do cudu. Fragment z tejże. Gdy po godzinie reanimacji lekarze zamierzali wypisać akt zgonu, serce nowonarodzonego dziecka zaczęło bić. Jego matka nie miała wątpliwości. Przez cały ten czas czuwał nad nim słynny amerykański kaznodzieja. I fragment z książki Siedem słów Jezusa i Maryi arcybiskupa Fultona Sheena, również do nabycia w naszej księgarni mocsłabości.pl. Arcybiskup Fulton Sheen pisze: nie warto się tłumaczyć, mówiąc: pokusy są za silne, albo dobrzy ludzie nie wiedzą, czym jest pokusa. Dobrzy ludzie lepiej znają siłę pokusy niż ci, którzy upadają, bo w jaki sposób oceniamy natężenie nurtu rzeki? Płynąc z prądem czy pod prąd? Jak szacujemy potęgę nieprzyjacielskiego wojska? Idąc do niewoli czy zwyciężając? Czy można poznać siłę pokusy, jeśli się jej nie pokona? A nasz Pan zna moc pokusy lepiej niż ktokolwiek inny, bo przeciwstawił się pokusom szatana. We współczesnym kształceniu popełniamy ogromny błąd, przyjmując, że zło obecne w świecie wynika z niewiedzy i że młodzież stanie się lepsza, jeśli przekażemy jej więcej informacji. Zgodnie z tym rozumowaniem powinniśmy być najbardziej prawymi ludźmi w historii. Mamy bowiem najlepszą w historii edukację. Fakty jednak wskazują na coś przeciwnego. Nigdy dotąd nie było tak wiele wiedzy, a tak mało poznania prawdy. Zapominamy, że ignorancja jest lepsza od błądzenia, że sciencia to nie to samo co sapiencja. Wiedza to nie mądrość. Jezus przebaczył tym, którzy nie wiedzą, ponieważ
Sam Chrystus mówi, nie wiedzą, co czynią, krzyżując mnie. Maryja zdobyła Boga, bo mogła powiedzieć, nie znam męża. Módlmy się do nich, abyśmy nie znali zła i dzięki temu byli dobrymi ludźmi. Przyznajmy uczciwie. Gdybyśmy mogli teraz dokonać wyboru między nauczeniem się czegoś więcej o świecie, a oduczeniem się zła, które poznaliśmy, czy nie wolelibyśmy tej drugiej możliwości? Czy nie byłoby dla nas lepiej wyzbyć się naszej perfidii, niż zyskać metry kwadratowe dyplomów? Przyznacie, że ze słów arcybiskupa Fultona Sheena nie bije wcale ludzka mądrość. Tu czuć powiew Ducha Świętego. Tu czuć prawdę, którą jest Chrystus. Słowa arcybiskupa Fultona Sheena przenikają nie tylko nasze umysły, ale trafiają głęboko w serce, poruszają je, pozostają w tymże sercu i domagają się naszej odpowiedzi. Arcybiskup Fulton Sheen, którego heroiczność cnót stwierdzono, za którego wstawiennictwem dokonał się potwierdzony już medycznie cud, wstawia się za nami w niebie i daje nam wciąż lekcję pokory każdemu z nas. Pokora to prawda o sobie samym. Pokora to obok posłuszeństwa jedyna cecha, której nie potrafi naśladować szatan. Trzymajmy się Ewangelii, trzymajmy się nauczania Kościoła katolickiego i naprawdę sięgajmy po bogactwo duchowych refleksji, mocy Ducha Świętego zawartej w słowach arcybiskupa Fultona Sheena. Arcybiskupie Fultonie Sheen, do zobaczenia najwcześniej w niebie, a do was mówię, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże.